To wiązuje tutaj do konwencji Prawa i Sprawiedliwości, która odbyła się w sobotę 22 marca, gdzie zostałem zaszczycony i zaprezentowany jako lider Śląskiej Listy Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego. Decyzja nie była łatwa i pewnie Państwo śledzili w napięciu to, co na listy się działo. Jak Państwo wiedzą, lider listy był długo ustalany. Sprawa oczywiście była dyskusyjna chociażby z tego powodu, że jestem senatorem, w związku z tym są pewne konsekwencje przewidziane i w polskiej konstytucji, i w przepisach ustawy o ordynacji wyborczej, czy kodeksie wyborczym, bo tak się to dzisiaj nazywa. Jestem oczywiście bardzo zaszczycony, że będę reprezentował z pierwszego miejsca i będę liderem listy śląskiej do Parlamentu Europejskiego, no ale zawsze pojawia się pytanie, dlaczego? Co ja chcę mniej więcej zrobić? Oczywiście program jest bardzo szeroki. Zdaję sobie sprawę również, że będę jednym z 766, o ile wyborcy tak wskażą, eurodeputowanych. W związku z tym te możliwości będą ograniczone, ale myślę, że tak jak przybliżyłem Śląsk w Warszawie przy okazji wyborów senatorskich, tak chciałbym ten Śląsk również zawieźć do Brukseli. Wydaje mi się, że Śląsk po prostu na to zasługuje. Mamy trzy bardzo poważne obszary dzisiaj zagrożeń. Pierwsza to jest kwestia przyszłości Śląska w związku z różnymi sprawami związanymi z pakietem klimatycznym i możliwością ograniczenia chociażby pozyskiwania energii z naszego głównego bogactwa, jakim jest niewątpliwie węgiel kamienny. Sądzę, że to pięknie brzmi, że będziemy mieli wszystko zielone, tyle tylko, że po drugiej stronie są nasze rodziny, są nasi górnicy, są ci, którzy z pracy wydobywając te czarne złoto i przetwarzając go później w energię elektryczną, żyją. W związku z tym musimy pamiętać o tym, że Śląsk jeszcze przez długi czas będzie związany z węglem, będzie związany z przemysłem wydobywczym. Dobrze, że się transformacja przemysłu i postawy Śląska się zmienia, ale o tym trzeba pamiętać. Drugą sprawą oczywiście jest niewątpliwie to, z czym jestem związany zawodowo od wielu, wielu lat, czyli służbą zdrowia. Wydaje mi się, że sytuacja dojrzała do tego, żeby Europa zaczęła mierzyć się z bezpieczeństwem zdrowotnym swoich obywateli. Różnice w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej są bardzo duże i Polska niestety nie zajmuje zaszczytnego miejsca w tych rankingach dostępu jakości opieki zdrowotnej. Wydaje mi się, że część środków finansowych, która Unia Europejska przeznacza na różnego rodzaju programy spójności, powinny być również przeznaczone na zakłady opieki zdrowotnej, bo różnica pomiędzy przeciętnym szpitalem europejskim, mówię o szpitalach w Europie Zachodniej, w Niemczech, Francji, a przeciętnym szpitalem polskim, i to niekoniecznie mówię tylko o rybnickim szpitalu, ale o szpitalach w Katowicach, o szpitalach w Chorzowie, które są w starych substancjach, jest tak duża, że przydałoby się wsparcie finansowe po to, żeby inwestycyjnie dorównać tym szpitalom czy tej służbie zdrowia, która jest w Europie Zachodniej. Takie możliwości są i trzeba o te środki walczyć, przekonując innych. I ostatnia sprawa, dla mnie również ważna, to żeby wskazać na to, że Europa ma dwa płuca, jak mówił błogosławiony Jan Paweł II. I te płuco wschodnie i zachodnie, a Polska charakteryzuje się bardzo konserwatywnym, ale dla mnie ważnym podejściem do wartości. Jestem zdecydowany w tej Europie, która według mnie troszeczkę grzeszy poprawnością polityczną, jednak reprezentować to, co jest dla mnie istotne, czyli prawo do życia i do ochrony życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Zdaję sobie sprawę, że to niewygodne, zdaję sobie sprawę, że to niemodne, ale takie jest moje przesłanie. Jeżeli wygram wybory do Europarlamentu i zostanę eurodeputowanym, to sądzę, że szansa na to, żebym został prezydentem Dominika, jest niewielka. Ale proszę nie wymagać ode mnie jednoznacznych deklaracji, bo po pierwsze w polityce wszystko jest możliwe i ci, którzy składali takie deklaracje, jak na przykład pan Michał Misiu Kamiński, nagle musieliby zjeść własny język, więc ja swojego języka nie zjem i w związku z tym 100% deklaracji Państwo tutaj nie ode mnie nie usłyszą.